Zacznijmy od narysowania trzech punktów. Tutaj niech będzie punkt A, tutaj punkt B oraz tutaj punkt C. I połączymy sobie te punkty, które leżą na jednej prostej w taki sposób. O, tutaj będziemy mieli jeden bok trójkąta, tutaj drugi bok trójkąta, tutaj trzeci bok trójkąta. Mam nadzieję, że idea powstawania trójkąta w taki sposób, mając trzy punkty każdemu, jest znana. I to, co będę chciał pokazać w tej lekcji, to co pokażę w tej lekcji, to że suma miar kątów w każdym trójkącie wynosi 180 stopni. Czyli jeśli ten kąt będzie miał miarę x, ten miarę y, ten miarę z, to x plus y plus z zawsze w każdym trójkącie da nam 180 stopni. I aby to pokazać, zaczniemy od narysowania takiej prostej, która przechodzi przez tutaj punkt A i jest równoległa tutaj do tego odcinka BC. O, nazwiemy sobie tą prostą jako prostą L i aby to było lepiej widoczne, przedłużę sobie to jeszcze tutaj w taki sposób. To nam się przyda w dalszej części dowodu i możemy zaobserwować, że ta prosta L jest równoległa do prostej BC. Pytanie, czy zawsze możemy w taki sposób sobie stworzyć prostą równoległą tutaj do tego boku, która przechodzi przez ten wierzchołek? No zawsze możemy tak zrobić. Taka prosta będzie unikalna. No tutaj mamy prostą, mamy jakiś punkt, który jest poza prostą, to zawsze możemy poprowadzić taką prostą, która jest równoległa do tej prostej. I tak też zrobiliśmy w tym przypadku i możemy sobie to zapisać. Ta nasza prosta L jest równoległa do prostej BC. I to samo zrobimy sobie, co z tym odcinkiem BC, zrobimy to samo z odcinkiem AB, czyli przedłużymy sobie tutaj ten odcinek w taki sposób, aby otrzymać tutaj prostą O. I nazwiemy sobie tę prostą AB i również ten bok przedłużymy sobie w taki sposób. Szukam jakiegoś fajnego koloru, który będzie inny. O. I nazwiemy sobie tę prostą AC. I teraz popatrzmy, co uzyskaliśmy. Uzyskaliśmy dwie proste, równoległe, które są przecięte przez dwie inne proste. Tutaj jest jedna prosta AB, tutaj jest inna prosta AC. Zrobiliśmy to w taki sposób, abyśmy mogli korzystać z pewnych własności, które dotyczą właśnie kątów, które powstały poprzez przecięcie dwóch prostych równoległych inną trzecią prostą. Nasze rozważania zacznijmy od tego kąta, który znajduje się tutaj. I niech to będzie kąt, który ma miarę o x. I teraz popatrzmy. To są dwie proste równoległe. Te dwie proste równoległe zostały przecięte tutaj trzecią prostą AB. I na niej się teraz skupmy. I ten kąt, który znajduje się tutaj, ma taką samą miarę jak ten kąt, który znajduje się tutaj, ponieważ to są kąty odpowiadające, właśnie które powstają poprzez przecięcie dwóch prostych równoległych trzecią prostą. Jeśli teraz spojrzymy na to w ten sposób, że prosta AB oraz prosta AC to są proste, które przecinają się tutaj w tym punkcie A, to kąty, które leżą naprzeciwko siebie, to są kąty wierzchołkowe, czyli mają taką samą miarę. Czyli kąt, który znajduje się tutaj, ma miarę x. Czyli jeśli ten kąt będzie miał na przykład 40 stopni, to ten kąt będzie miał 40 stopni oraz ten kąt będzie miał 40 stopni. Przejdźmy teraz do kolejnego kąta, który znajduje się w tym trójkącie i oznaczmy sobie ten kąt, albo miarę tego kąta jako y. I teraz popatrzmy. Chciałbym, abyśmy zerknęli na ten kąt, który znajduje się tutaj, jako na kąt, który właśnie jest zbudowany z dwóch kątów, z kąta x oraz z kąta y. No bo popatrzmy, te dwa kąty mają wspólne ramię, więc tak jakby one będą, te dwa kąty będą budowały jeden kąt, który zaznaczyłem tutaj. No i skoro ten kąt ma miarę x, ten ma miarę y, to ten kąt będzie miał miarę x plus y i. Teraz popatrzmy na to w ten sposób. To jest prosta równoległa z tą prostą, a to jest trzecia prosta, która przecina te dwie proste równoległe.
W takim razie ten kąt, który jest tutaj, będzie kątem odpowiadającym z tym kątem, który jest tutaj. Te dwa kąty to są kąty odpowiadające, czyli ten kąt jest identyczny, czyli możemy sobie tutaj zapisać, że ten kąt to jest x plus y. I teraz możemy zadać sobie pytanie, co z tym kątem, który znajduje się tutaj w tym trójkącie, to jest ten trzeci kąt, popatrzmy. Teraz ten kąt, który zaznaczyłem znakiem zapytania, ma wspólne ramię, to ramię, z tym kątem tutaj, który znajduje się tutaj, które jest zaznaczone na zielono, a te pozostałe ramiona dopełniają się do prostej. Czyli wiemy, że ten kąt oraz ten kąt to są kąty przyległe, które sumują się do 180 stopni. Czyli mamy taką informację. X plus Y dodać znak zapytania równa się 180 stopni. Tak więc przerzucając x i y na drugą stronę ze zmienionym znakiem otrzymamy, że znak zapytania równa się 180 stopni, odjąć x, odjąć y. I możemy sobie to zapisać tutaj. Tutaj będziemy mieli x, y, x i 180 stopni. Troszeczkę pisałem to od końca, ale chciałem, żeby wszystko tutaj się zmieściło. No widzimy, że mamy to samo, co tutaj. 180 stopni minus x minus y. I przypomnijmy sobie, co chcieliśmy pokazać, to, co mówiłem, że pokażę. Mówiłem, że kąty w każdym trójkącie sumują się do 180 stopni, więc popatrzmy. Ten kąt to jest x, dodać. Ten kąt, który znajduje się tutaj, to jest kąt y, dodać. Ten trzeci kąt tutaj to jest 180 stopni minus x minus y. I możemy zaobserwować, że tutaj jest x minus x, czyli to nam się ładnie skróci. Może skorzystam z innego koloru, by było to bardziej wyraźne. O. Również tutaj mamy y minus y i to nam się skróci. I mamy, że te kąty po sumowaniu dają nam 180 stopni. Tym sposobem pokazaliśmy, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni.